dziś wieczór bardzo uroczysty, wieczór, który inauguruje otwarcie Centrum Promocji Mody, Krajowej Izby Mody. Drodzy Państwo, chciałabym bardzo prosić uroczyście pana prezydenta miasta Łodzi, pana Marka Czekalskiego, by zechciał dokonać uroczystego otwarcia tego wieczoru. Witam, panie prezydencie. Proszę Państwa, myślę, że znajdujemy się w szczególnej chwili dzisiejszego wieczoru i w szczególnym miejscu. Miejsce szczególne, jako że Biała Fabryka Geyera, a więc miejsce, w którym Łódź przemysłowa tak naprawdę się zaczęła. A szczególność tej chwili jest taka, że właśnie w tym miejscu otwieramy Centrum Promocji Mody. Otwieramy je, proszę Państwa, odnawiając zresztą ten wspaniały zabytek za pieniądze miasta i funduszy Unii Europejskiej, za co chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Szanowni Państwo, pozwólcie Państwo, że w dniu tak uroczystym chwila refleksji, że potrzeba jest także, aby to Centrum Promocji Mody mogło rzeczywiście zaistnieć jeszcze innej Łodzi. Łodzi właśnie bardziej nowoczesnej, Łodzi, która potrafi w coraz większym stopniu przyciągać swoimi imprezami najważniejsze krajowe media i potrafi tu właśnie w centrum Polski wytwarzać nową jakość. To jest bardzo potrzebne naszemu centrum. Zatem proszę Państwa, życząc wszystkim pracownikom Centrum Promocji Mody, aby tutaj właśnie te wspaniałe wydarzenia miały miejsce, aby właśnie to miejsce pokazywało wspaniałość projektów, a nade wszystko, żeby pokazywało urodę naszych łódzkich dziewcząt. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo panu prezydentowi. Wznosimy toast, drodzy Państwo, wszyscy razem za to, by się wiodło w Centrum Promocji Mody jak najlepiej i polska moda rzeczywiście była wypromowana nie tylko w Polsce, ale i w całym świecie. Tego życzę polskiej modzie i polskim projektantom. Thank you.